Cześć, siemanko, witajcie w kręciku na flet za... flet na osadzie. Dzisiaj minęło 6,5 minuty od tamtego odcinka, bo była 19.40, jak skończyłem. A to, że... no, musiałem to kończyć po prostu, tak jak mówiłem. Tak jak widzieliście w poprzednim odcinku, dokończyłem... no to ile, 30 sekund mi zostało do końca bronowania, ale po prostu... musiałem to zostawić, dlatego żeby zrobić sobie miniaturkę. No to 30 sekund, z jasna gospa, drugie 30 sekund, no to minęła minuta. Wiadomo, odczepić brony, podczepić rozsiewać szybko, no to też 30 sekund, no to półtora minuty w dupie. No i siątkę umyłem, pług odczepiłem, podczepiłem siewnik, nasypałem nasiona, no to zajęło powiedzmy tą minutę. No to mamy 2,5 minuty, potem poszedłem się napić, no to też to zaszło 2 minuty. No to mamy 4,5 minuty i potem jeszcze byłem w łazience. No, byłem w łazience i tyle. Dlatego zajęło mi to 6,5 minuty. Więc siejemy tutaj sobie i jęczmień na tym polu. No i zobaczymy, jak to będzie szło. Dawka wysiejowa 160 nasion na metr kwadratowy. Oczywiście brona właśnie, bronować, wały właśnie będę, no bo nie mam wałów. Wały będą dopiero później, jak będę miał większy ciągnik. Bo mam wały, albo czekaj, nie, no mam chyba takie małe wały. Właśnie. O, patrz, ty. Znajdźka. Nawet nie wiedziałem, że to są znajdźki. Znaczy wiedziałem, ale... no dobra, zawsze darmowy 1000, tak? Kiedyś w przyszłości, jak będę się nudził, to może pozbieram te znajdźki. Ale dobra, nie będę ich szukał. No to tak w sumie tylko przypadkowo je znalazłem. No patrzcie, ty ciągnik, jakiś ciągniczek siedzi. No i dobra. I muszę kupić nowy nabytek, żeby nie było. Oczywiście ładowarka teleskopowa, szaferka. Do kiszonki na razie. No i w przyszłości do obornika. No i dobra, trzeba jeszcze jakąś łyżkę kupić. Jeszcze nie wiem, gdzie ten szafer jest. Czy to jest jako... czekaj, no ja muszę zobaczyć, gdzie to jest. Ładowarki czołowe to są? Nie, no ten szafer to jest szafer, ale to jest największy. Teleskopowe to są chyba. Tak, to jest teleskopowe. I te kombinacje, dobra. Łyżka 2600. Widły do obornika, to mnie nie interesuje. W sumie łyżka będzie bardziej... bo może w przyszłości będę sypał na... na glebę coś, więc... może się przyda. A zobaczymy, jak te wały w sumie wyglądają, bo może... wały uprawne. Łe! 700! Jakbym takie do 30 sobie wziął? Ty, dobra, ja to kupię. I w kolejnym odcinku będziemy wałować. No i dobra, i lecimy. Miniaturki nie będę robił, bo miniaturki sobie zrobię po odcinku. I też nie wiem, czy będę siał wszystkie pola, czy nie. Na tym odcinku, bo mam 3 pola do siebie. Zobaczymy, jak to... o, panie, za duży bieg. Chodźmy teraz odrypał. Teraz to, że fest odwalił, szczerze bym powiedziawszy. Zobaczymy, jak ta siódka będzie szła w ogóle. Żyda nie robię? Nie. Niby nie. Więc zobaczymy. 100% zakupywania jest. A jak mu zrzucę czwartkę na pierwszą? Za późno. Co jest? Czemu siódka sobie nie radzi z tym siewnikiem? Inne. Ale jajca. Nie, to musi być drugi zakres, ale dwójka. A na dwójce pójdziesz, bo na trójce nie chce iść. Nie, no 100% slipu jest cały czas. Ty, no ale jaja. Tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Uuu, to ja tu widzę, że to będzie długi odcinek dzisiaj.
takim bądź razie to będzie długi odcinek. Albo będę z góry na dół tylko zasiewał i będę pod górę na pusto jeździł. To też jest taka opcja. O, widzę, że 30 nie zgasiłem, więc super. No i dobra, do tyłu i zobaczymy w sumie jak to z górki by szło. Z górki tam pójdzie fest. Dobra, w sumie opuszczę tutaj. Z górki nawet i na piątce pójdzie. Diabeł. 16 na godzinę. Jakbym tak po całym polu latał, no to było fajnie, nie? Ale to jest fizycznie niemożliwe. Nie, no dobra, może czwórkę użycę. Będzie jechał trochę wolniej. Ale też będzie jechał 16. Ale widać, że się kopie. Ta siódka się kopie, bo widać, że mieli kołami po prostu. Więc fajnie. Że zapowiada się ciekawy odcinek. Na full bucie jadę. I zobaczymy, czy on da tą radę czwórkę. No nie, no bo schodzi z obrotu. 100% slipu, nie? A na jedynce? Też ma 100% slipu, co jest? Tak jakby siuntka za nisko popuszczała. Mówię, dobiorę sobie elegancko trójkę i trójką będzie szedł. A tu dupa. No idzie, ale na podnoszonym silniku, no bo inaczej to nie chce jechać. Przez stary trik używać, czyli podnosić i opuszczać silnik cały czas. Bo siuntka się kopie. Nie wiem. Może ta itara jest za dużo dla niego, bo to 3 metry, no ale... W sumie Poznaniak ma 2,5 chyba, czy tam 2,7 metra. To sobie z Poznaniakiem normalnie lata, więc... W sensie nie wiem jak to jest... Nie sprawdzałem tego, ale... W realu normalnie taki zestaw by dał radę, prawdopodobnie. Bo trzeba cofnąć, bo widzę, że Żyda walnął. Ty no, będę musiał... Chyba z góry na dół zajrzeć, bo to będzie 3 razy szybciej. Bo to będzie chyba 3 razy szybciej jechać z góry na dół niż pod górę. To no będzie tytuł siuntka nie daje rady, nie? Może coś tego typu miniaturka? O! To. Dobra. Miniaturka walnięta, więc widać mniej więcej jak na szybką miniaturkę zrobić. Po prostu trzeba wyłączyć wchody i foseta ustawić i tyle. Jo, ja chyba będę to z góry na dół zajeżdżał, bo to nie ma sensu chyba inaczej siać tego pola. Chyba zajeżdżając z góry na dół będzie najszybciej mi się wydaje. Jak ją cofać? Ło! Super, że ten ziemnik w ogóle jak klikniesz w auto, on od razu cię podnosi. W sensie tekstura się mu się kończy, a ciągnie po ziemi dalej, tak? W ziemi. Co tam? Co u ciebie, kruk? Dobra, ogień. O, to ja widzę, tu będę miał ciekawy po odcinku. Jeszcze nie wiem jak tam 30 by sobie radziła z tym ciemnikiem, ale do 30 ten ciemnik jest trochę przydłuży. 30 pewnie zająć życie by poszła. Znając tego farminga to by poszła. No dieta, no to są polskie małody. No. Że 30 jest kurde bogiem, że wszystko uciągnie, co ma 500 koni, a siódka nie uciągnie i tyle, nie? Bo ma slipa 100%. On tak jakby...
tak wygląda, jakby ta siuntka trochę za nisko opuszczała ten ziemię, nie? No bo koła tak jakby w powietrzu idą. Na 30% slipu to jeszcze idzie jechać, ale no nie na 100% slipu, no. Trochę to jest denerwujące, że muszę kliknąć V cały czas V w sumie. No bo no, nie mam innego wyjścia, no bo siódka nie daje rady i tyle. Więc jak najszybciej będzie musiała chyba ta czwórka wyjechać. Znaczy, no nie wiem czy czwórka akurat, ale jak najszybciej musi ten nowy ciągnik wyjechać, bo to kurde. Przeciekałem. O nie, jak ja się co sobie mordował z tą 60-kowym tym ciemnikiem, to ja chyba prędzej zbankrutuję. Prędzej tu psychać będzie niż kurde zazieje te pola. No a przecież usługi specjalnie nie będę się brał z siebie, no bo to bez sensu. Też takie trochę dziwnie by to wygląda, jak mam własny siewnik, abym brał usługę takiego, który przyjedzie i mi zasieje, to też takie. To takie też bez sensu. No i dobra, ostatni przejazd w dół. Ja tam zaciągam poprzeczniak i będę wdrapywał się do góry. Będę próbował się w sumie wdrapać. No już widzę, jak będę klikał cały podjazd V, ale no... Ale podjadę jakoś tak. O nie, na czwórce będzie zabójstwo, bo tam jest mega góra. Tam z pługiem to ja jechałem... Z pługiem jechałem 6 na godzinę, co dopiero z silnikiem. Nie, tam to na pewno już tylko z góry na dół, tam już... Innej opcji nie widzę na tamto pole. Bo tu też jeszcze powiedzmy płasko, tak? A tam jest tak stromo w sumie trochę. Siuntka, hamuj. No nie, no że na takim prostym kawałku nie daje rady ta siuntka. No może ma pod górkę, no ale bez przesady, no. No i co, no 80% slipu i zaraz to właśnie robi, nie? No i weź pan tu siej. I weź pan tu bądź mądry i pisz wiersze. Dlatego ja już wiem, dlaczego ja nie chciałem grać na polskich modach w 22. No bo to jest po prostu katastrofa. Ogólnie myślałem, że na biegach dużo lepiej pójdzie. Ale widzę, że te biegi też dużo nie dają tutaj do tego zestawu. Po prostu siuntka za nisko opuszcza i tyle, tak? No i ciągnie ten ziemnik, rzekł. Koła w powietrzu i to tak wygląda, no. I dobra. O ty! Poszedł wreszcie. Bo tu się płasko zrobiło 2 metry. No, może nie takie 2 metry, ale... Co prawda 50% slipu, ale szedł. No i dobra, no, chyba zrobię w tą stronę poprzeczniak. Bo nie chcę do tego rowu się wcapować. Znów. Dobra. Bo prawdopodobnie jakbym w drugą stronę poszedł, to bym się do prosto w rów władował. O. Gdzie to? Tutaj już nie było slipu. Tu już nie było slipu i poszedł. Ja idę. Gdzie? Do babci. No. Idę na dwie otwarte, ja? Dobra. Nie ma problemu. Albo weź okno i... I? 21. A, okej. Widziałem go kątem oka, więc dlatego tak skręciłem. Widziałem go tam kątem oka na ekranie, dlatego tak w sumie trochę może przypóźno skręciłem. Jakby nie patrząc, ale dałem radę. I słuchajcie, jeden przejazd spróbuję tutaj zrobić na tym polu, pod górkę, ale ja już wiem, że to będzie katastrofa.
Kto wie, trzeba w ogóle na fałce się wciągnę. Tak zwanej fałce w sumie. Ciekawe, czy ja w ogóle na podnoszenie tutaj wiadę. Bo jak nie, no to tylko jedynie zostanie siemnie w górę i z góry na dół siać, no bo inaczej nie widzę tego pola, żeby to zasiać. W sumie tam to jeszcze szło na tamtym polu, no bo tam była, powiedzmy, w miarę płaska. Tutaj widać, jaka ta góra jest dosyć duża. W ta strona z górki to fajnie idzie, ale pod górkę już tak kolorowo nie będzie. No tu pod koniec była górka i już 15% slipów skoczyło. No i dobra, zrzucę może mu... W sumie to super, że zrzuciłem, jak już zmieniłem na bieg w dół. W sensie, jak już zmieniłem na wsteczny, to dopiero pomyślałem, żeby zmienić bieg. Więc jesteś genialny człowiek, jestem. Na czwórce? Kurde, no 0% slipu ma. No bo z górki jest, dlatego ma 0% slipu. Ale zaraz zobaczymy, co się będzie działać pod tą górkę. Jej, już dupa, 53-90-100. Nie, to nie ma sensu pod tą górkę siać. No patrzcie, co się dzieje. No niby jest trochę bardziej płaska niż tamta, ale... No ale to tak się nie da siać, no to trzeba w jedną stronę siać to pole. Czyli tak jak w sumie się w mokre lata robi. Albo jak jest zbyt duża góra i nie idzie pod nią podjechać, to też się zawsze zajeżdża z góry. Pod górę na pusto i się z góry robi. No niby się jakoś wciągnął, nie? Jakoś się wciągnął z problemami, ale się wciągnął. O Jezu, tu ciemno pod tymi drzewami. No na ostatnim odcinku tydzień temu było jasno, no bo miałem... Bo nie miałem odpalonych cieni. Bo miałem te standardowe cienie, bo nie wiem, jakoś tak... A może przez to, że ogarniałem save'a, a ja jak ogarniam save'a, to mam zawsze wyłączony, to... W sensie tylko na tej serii, bo tu jest zawsze ciemno pod tymi drzewami. Na gospie, więc... Więc to wyłączyłem. A zawsze włączam sobie to. Coś mi tu nie pasowało. I tak dopiero cud, że się skapnąłem pod koniec odcinka, w ogóle, że coś mi nie pasuje. Mówię, kurde, coś tak... Mega dziwnie ta grafika wygląda w tym paringu. Na tym odcinku. I patrz. Tak wyszło, że nie miałem tego włączonego i tyle. No i dobra, flet będzie nagrany. I będzie zaliczony w sumie odcinek. Ten odcinek będzie w maju. Nie wiem kiedy, ale... Jakoś początek maja to ma być. Czwartek, czyli 4 maja, na pewno. Dobra, piątkę zasypuję, żeby szybko podjechać po tą górkę. I będę siał z góry na dół. No i dobra. No widać, na pusto to siódka idzie, nie? No, zwolniła tylko o 4 km na godzinę, można powiedzieć. Więc to tam jest wielki ciul. No, ale to tak... No, widzieli tam, no tak muszę siać i tyle. Teraz znowu z góry na dół. Przejazd i potem znowu będę się wciągał na górę, na pusto. Aj, jedź pan. Nie no, zasieję te pole i idę na nawozy, no bo mam już 19 minut. Też nie będę tamtego pola wam pokazał, jak się męczę silnikiem. Tamto zrobię to chyba jakoś inaczej. Chyba na pracowniku i sobie pomogę trochę super siłą, ale no, już tego nie będę wam pokazywał. No, to nie wolno takich rzeczy robić. Czy ja Żyda walnąłem? Nie, nie walnąłem, ale to tak kurde... Z daleka wygląda, jakbym Żyda walnął, ale nie walnąłem jednak. No i dobra, teraz trzeba zrobić tak, że trzeba słup obsiać. Czyli tutaj sobie cofniemy na ten jeden przejazd silnika. Obrócimy się na drugą stronę słupa. Przeciągnę kawałek silnikiem.
O, ale go przydusiło. Bieg nie zmieniał. No i dobra, przejdziemy sobie tutaj. W sumie dotąd starczy. No i grzejemy z powrotem na górę, robimy przejazd i tak będzie w sumie wyglądać ten siew tego pola. Co innego, inaczej się nie da tego pola zrobić i tyle. 400 kilo w siewniku jeszcze, ale to no spokojnie. Zagarnę za nas? Ju. A widzicie, tu jest trochę piochu? I już 280 nasion na metr kwadratowy. A na dole jest 160, bo tam jest dobra ziemia, więc tam jest 160. Tu jest 280 do połowy i potem 200... Wtedy powinno spadać. Już powinno spaść. No, już 235, 220. 220, a pod supem będzie 160, zobaczcie tam. No więc... Oczywiście rolnictwo precyzyjne jest tutaj wgrane, jakby ktoś się pytał skąd mi pokazuje, to ile nasion wysiałem aktualnie, tak. Patrzę, jednak 220. A tam na dole za supem było 160 chyba. Na początku. Tak mi się wydaje, bynajmniej. Mamy dwa, no, jak się dobrze złapie, na trzy przejazdy. A jeśli się nie uda, i zrobię jakiś błąd, no po prostu Żyda, albo za wąskę będę brał, no to będzie na cztery. I chyba może tak być. Bo to widzę, że dosyć... Jesteś pokręcony, to jest posiane w tej. Raz w prawo, raz w lewo. No i chyba będzie jednak trzeba jeszcze tutaj trzy razy przejechać go. A nie dwa. Zresztą zaraz zobaczę. Ale mi się zdaje, że na dwa razy to tak w sumie na styk by to było, tak mi się wydaje. Ej, 220 na chyba czas. O, mówię, że za super 160 było na samym końcu. Nie wiem, niby tak wygląda, jakby na dwa razy miało być. I oby tak było. No, powinno być. Jak teraz trochę więcej zaciągnę siewnikiem, to powinno być na dwa razy. I o, będzie na dwa razy. Kurde, no. Jak w realu, nie? Zajeżdżanie pod górkę. No bo inaczej się nie da siać. Tego kawałka oczywiście. No i dobra, na styczniu. Opuszczam siewnik. Może trochę za szybko. Dobra, ten pomacik. No jest 11.13, oczywiście wrzesień. No i grzejemy, no. Grzejemy do przodu, no bo co? Innego nie zostało. W kolejnym odcinku będzie fajny, no bo będzie wałowanie. Będzie w sumie... czy ja coś jeszcze będę miał do roboty w kolejnym odcinku, czy tylko wałowanie? To jest dobre pytanie. No chyba nie będę miał nic do roboty. Ewentualnie zostawić... Nie wiem. Ewentualnie zostawić te nawozy na kolejny odcinek. I do wałowania sobie dorzucić nawozy. Czy coś tego typu. Możliwe, że tak zrobię, ale nie wiem. Łąka na pewno nie urosła, bo w sierpniu była koszona. No, trawa rośnie. Kurde, no nie wiem. No nie wiem. No mamy 25 minut. Nie, no to chyba zrobię. No tak jak mówię, no to
zrobię sobie w skrócie nawóz w kolejnym odcinku i do tego dorzucę wały i tyle. No bo się był tutaj dosyć ekstremalny odcinek. No i tak, no myślę, że dorzucę sobie ten nawóz, no bo to bez przesady, tak? Przecież też nie będę całego odcinka chyba wałował. Nie? A nawóz to jest dobre tam 5-6 minut, taki dodatek do odcinka. Też myślę, że 20 minut sobie powałuję. No i te 6 minut to akurat na pierwsze 6 minut będzie nawóz. Ale zauważę, że na tym ostatnim przejeździe, jak koło idziesz pomiędzy patrzywnika, no to on sobie ma tego slipa niby 50%, ale idzie pod górkę. Nie hamuje, więc nie wiem w sumie. Nie wiem. Trochę dziwna sprawa. Ale to się da. No i dobra, jeszcze poprzecznik tu trzeba zrobić i będzie heja hej na tym odcinku. Będzie koniec. Będzie koniec tego odcinka, panowie. I panie. Bo panie też mnie chyba oglądają. Dobra, jeszcze ten poprzecznik i kończymy! Ej, zanim będziemy kończyć odcinek, to jeszcze tym szaferkiem sobie zjadę. I pokażę wam go. Jeszcze tym szaferkiem sobie zjadę, żeby nie było. Że kupiłem go, a nie pokazałem go w ogóle. O, wały są złożone, więc... O, fajna maszyna. A dość długo, dość wysoko podnosi. Oczywiście jeszcze teleskop jest, o, widać. No to poszło do sięgnie. Właśnie o to mi chodziło najbardziej. O Jezus, jaka ta szufla jest większa, jaka ta szufla jest wielka do tego szaferka. Ale no co? Co ja za to mogę? No 20 godzin szaferek, 30 na godzinę, no ale spoko prędkość. Myślę, że fajną robotę będzie ten szaferek robić. Jaka ta szufla jest wielka. No i akurat jak do danego spotu będzie 30 minut, więc... Nie jest tylko żyć. Żyć nie umierać, o. Tak co się powinno powiedzieć. Żyć nie umierać, no. No i dobra, grzejemy na gospo i będziemy kończyć. No, nowy nabytek, szaferek. No tak. Specjalnie go przyjechałem na końcu odcinka, żeby nie pokazywać na początku. W sumie mogę na początku pokazać, ale stwierdziłem, że jednak na końcu wam go pokażę, no bo czemu by nie? No bo jakbym na początku wam pokazał, to wszyscy widzieli, już by dalej nikt nie oglądał, a tak... A tak to chociaż... Jaka ta szufla jest wielka! Ta szufla jest tak wielka do tego. A kiszonki jest 10% fermentacji. O, 13%. No, przed odcinkiem było 9%. No dobra, także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się ciepło, cześć, pa, pa.